Dzień dobry, kochani. Zapraszam na moją ławeczkę sąsiedzką. Witam na mojej ławeczce sąsiedzkiej. Ja mam na imię Katarzyna. Jestem animatorką kawiarni sąsiedzkiej w Firleju. Rozsiądźcie się wygodnie. Co prawda mamy jeszcze luty, ostatni wtorek lutego, ale ja już nie mogę doczekać się powiewu wiosny. Nawet może nie tyle tej temperatury za oknem, co tych przygotowań, moi drodzy, do Wielkanocy, ale przygotowań do Wielkanocy w kontekście ozdób, w kontekście tego, co możemy zrobić, co możemy przygotować, jak możemy upiększyć, słuchajcie, nasz dom. Ogólnie bardzo lubię ten okres, zarówno poprzedzający Boże Narodzenie, kiedy jest czas na robienie stroików świątecznych, jak i ten okres właśnie przed Wielkanocą, kiedy to można robić zarówno dekoracje wielkanocne, jak i tak naprawdę wiosenne, bo to jest ten moment, kiedy wreszcie zaczynamy się bawić kolorami. Wiosna zawsze kojarzy mi się z kolorami pastelowymi. A na przekór temu, że wiosna kojarzy mi się z kolorami pastelowymi, dzisiaj oczywiście standardowo drewno, sznurek i surowe kolory. Czyli jestem niekonsekwentna, ale nie szkodzi. Konsekwentne jest jedno to. Jedno to. Słuchajcie, zgodnie z tym, jak tutaj Wam powiedziałam na zapowiedzi, mam dzisiaj dla Was parę trików z wykorzystaniem zająca wielkanocnego. Co prawda, a może niestety, nie będzie to żywy zając wielkanocny, ale będzie to, on ma dwa ucha, żeby nie było wątpliwości. Będą to zajączki wielkanocne, oczywiście musi uszko oklapnąć. Dzień dobry, Olgo. Musi uszko oklapnąć temu, nie chcę temu zającu. Słuchajcie, witam cię serdecznie, Grażynko. Mam to, o co mnie prosiłaś, ale nie dam ci tego przez ekran, bo to duże. Tak jak powiedziałam, bardzo lubię ten czas poprzedzający Wielkanoc, bardzo lubię ten czas poprzedzający pierwszy dzień wiosny, bardzo lubię te wszystkie wariacje na temat dekoracji i stroików wiosennych. Można trochę poszaleć z kolorami, jeżeli lubicie, a jeżeli nie lubicie, to nie szalejcie z kolorami. Zanim przejdę do tego, co Wam dzisiaj przygotowałam. Słuchajcie, ten tydzień w kawiarni sąsiedzkiej obfituje w warsztaty. Czwartek jest takim dniem warsztatów online. Ja jaka dzisiaj wiosenna, ja mam bluzkę już na ten, na Sylwestra, Grażynka, nie będę się już przebierać. Właśnie nie chcę mieć mój zając klapniętego uszka, ale nakręcę mu na nożyczki, ale to wiecie, poza wizją. Czwartek, słuchajcie, mamy fajny maraton warsztatowy w kawiarni sąsiedzkiej, bo przed nami warsztaty domowego designu, warsztaty kolażowe i horoskop komiksowy. Trzy propozycje w czwartek dla Was. Śledźcie nas na kawiarni sąsiedzkiej. Zapraszam Was online do uczestnictwa w tych warsztatach. A, klapnięte uszko. Tak, temu misiu. Oczko odpadło temu misiu. Nie, temu zającu uszko nie odpadło, oczko nie odpadło. Słuchajcie, dzisiaj oczywiście po raz kolejny jakaś tam inspiracja. Mieliśmy zacząć w ogóle te warsztaty takie wiosenne w marcu, ale ja już się nie mogę doczekać. Ja już stwierdziłam, że ja już muszę, bo się uduszę. A pomysłów mam tyle, że starczy nam do końca marca. Co będziemy dzisiaj potrzebować? Standardowo, kochani, ja proponuję Wam materiały, które znajdziecie u siebie w domu. A jak nie znajdziecie, to one będą bardzo, bardzo łatwo dostępne, ewentualnie bardzo łatwo je będzie wymienić na jakieś inne. I tak oto mam sznurek jutowy. Jak się Teodor dowie, że go mam, to go stracę. Mam drewniane kółeczko, drewniane serduszko, czyli to, co udało mi się gdzieś tam wykopać w moich zbiorach. Specjalnie nie latałam do sklepu. Mam jakieś kawałki juty. Dokładnie, kawałki. Ale to oczywiście nie szkodzi, bo tak to miało być. Mam też brązową wstążkę, co jest dosyć istotne. Mam też inne kolory wstążki, bo jak już powiedziałam, lubię kolory pastelowe. No ale zając, proszę bardzo, żeby nie było, zając z pastelowymi uszami, to mogłoby być dosyć ciekawe. Więc uwaga, moi drodzy, od czego zaczniemy? Co jest takie istotne w... Czekajcie, wstążki podniosę, bo już Teodor je ciąga. Jest wstążka raz odzyskana i wstążka dwa odzyskana. Słuchajcie, co jest takiego istotnego? Na przykład, słuchajcie, to jest chyba drewniany świecznik i ja już mam na niego taki wiosenno-wielkanocny pomysł, ale
W ogóle lubicie te przygotowania takie świąteczne? Lubicie sobie dekoracje w domu? Lubicie sobie podziubać? Lubicie dom przygotować na konkretny okres, w jakim się znajdujemy? Muszę przyznać, że muszę ściągnąć jeszcze zimowe dekoracje z okna, ale to będzie właśnie dobry moment, bo ja je może wymienię na te świąteczne. Słuchajcie, pierwszy patent na zajączka. Proszę bardzo. Bardzo, bardzo proste do wykonania, a wykorzystamy go w kilku różnych moich projektach. Więc co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebna drewniana kulka. Oczywiście, jeżeli nie macie drewnianej, a na przykład macie jakąś tam inną pod ręką, to jak najbardziej można jej użyć. I słuchajcie, kawałek wstążki. No ja tutaj wybrałam wstążkę brązową, żeby mi po prostu kolorystycznie do mojego zająca pasowała. Ucinamy sobie kawałek wstążki. No nie wierzę, Teodor już mi tu grzebie. Idź stąd, kocie. Wybieramy sobie kawałek wstążki. Słuchajcie, składamy ją na pół. Proszę bardzo. I teraz będzie najtrudniejsza część naszego zadania, bo tę oto wstążkę trzeba będzie, słuchajcie, przepchać przez dziurkę w naszym koraliku. I jak tylko nam się to uda, nasz zając będzie miał z tej strony dwa uszka. Nie jest to takie wcale to hop-siup. Słuchajcie, myślałam o tym, żeby łatwiej tą wstążkę było nam przeciągnąć przez tą dziurkę z koralika. Myślałam o tym, że być może trzeba to po prostu zgrzać tą końcówkę zapalniczką, a potem ją obciąć. Ale stwierdziłam, że może tutaj na żywo nie będę organizowała pokazów pirotechnicznych, gdyż to, że jestem ubrana sylwestrowo, nie znaczy, że chciałabym tutaj fajerwerki z okna puszczać. Dobra, słuchajcie, staram się tą moją wstążeczkę wepchnąć tutaj i wyciągnąć z drugiej strony. Fajnie jest, jeżeli nam to nie udaje się, można sobie skorzystać na przykład z wykałaczki i spróbować to troszkę tą wykałaczką przepchnąć. Słuchajcie, wszystkie chwyty dozwolone, natomiast z doświadczenia wiem, że najlepiej od razu, słuchajcie, przekładać dwie wstążeczki razem, a nie próbować pojedynczo. No i uwaga, rosną uszka mojego zająca. Będzie taki trik trochę cyrkowy. Uwaga, będzie zając z kapelusza. Uwaga, szkoda, że nie widzicie miny Teodora. Buziaczki, kochana Grażynko, fajnie, że zajrzałaś do nas na chwilę. Zobaczcie, i mój zając wyszedł z kapelusza. No i teraz w ogóle możemy się nim znowu bawić na dwa różne sposoby, bawić się zającem. Słuchajcie, zobaczcie. Z jednej strony utworzyła mi się taka naturalna pętelka tutaj na dole. Mogę ją sobie na przykład zostawić i już mieć mojego zajączka z całym, zobaczcie, brzuszkiem. Jeżeli go przykleję tutaj w ten sposób, uwaga, potrzymam go za uszy. Jeżeli przykleiłabym go tutaj w ten sposób, zobaczcie, mam już tak naprawdę gotową dekorację, gotowego zająca wielkanocnego. Natomiast jeżeli przeciągniemy sobie tą wstążkę tutaj praktycznie do samego końca, to zostaje nam taki właśnie tułów zajączka z uszami. Mogę sobie oczywiście dociąć te uszy tak jak chcę. Zaraz dotnę Teodora, przysięgam. Teodorciu, zostaw to, kochanie. Ja tego będę używać. Dobra. Słuchajcie, docięłam sobie uszka mojego zajączka. Troszkę je tutaj rozłożę. Spróbuję mu nakręcić te uszy na co? Spróbuję je nakręcić nieco starą metodą do zawijania wstążki. Proszę bardzo, jedno ucho się nakręciło, drugie się nakręciło. Możecie oczywiście na koniec tą wstążeczkę sobie lekko sobie przypalić. Dzięki temu nie będzie ona nam się pruła. Nie zrobią się zającu frędzle z uszu. I zobaczcie, w ten oto sposób powstał mój pierwszy zajączek. Podłączę sobie teraz klej na gorąco. Oczywiście, jeżeli bawimy się drewnem, jeżeli bawimy się sznurkiem, możemy spokojnie korzystać z wikolu. Natomiast no, ja użyję kleju na gorąco, żeby po prostu szybciej nam to poszło. Dobra, mam mojego zajączka wielkanocnego, muszę mu dorysować to wszystko, co każdy szanujący się zając powinien mieć, czyli buzię, oczka, wąsy i nieodłączne rumieńce na policzkach. Jak robię tego typu rzeczy, zawsze muszą być rumieńce na policzkach. A wy mi w międzyczasie zdradźcie, jak wyglądają wasze domowe dekoracje wiosenne. Czy idziecie w styl amerykański, wieszacie wianki na drzwi, czy może stawiacie w wazony bukiety świeżych wiosennych kwiatów. Lubicie w ogóle zmieniać swój dom zgodnie z porą roku, czy raczej na zasadzie, jak już tyle lat stało, to niech stoi. Powiedzcie mi, jak to u was wygląda, jestem ciekawa.
Ja bym chętnie naprawdę cały dom sobie przystrajała zgodnie z porą roku, ale z racji tego, że mam dwa koty, no to wchodzą w grę jedynie dekoracje wiszące wysoko pod sufitem. Każde inne niestety zostaną przez koty ściągnięte, rozebrane, więc trochę szkoda mojej pracy. Chyba że moje koty mają po prostu zmysł estetyczny, im się to nie podoba i one to ściągają, bo jest brzydkie. Trudno orzec. Dobra, maluję mojemu króliczkowi wąsy. No i oczywiście, co jest obowiązkowym elementem, namaluję mojemu króliczkowi rumiane politki. Okej. Dobra, i w ten oto sposób mam skonstruowanego mojego pierwszego zajączka. Jest duży zajączek, mały zajączek, możemy się tym oczywiście, słuchajcie, bawić, wymyślać różnej wielkości kulek, różne długości uszu, możemy sobie pokombinować i te nasze zajączki porobić. No i teraz do czego je możemy wykorzystać? Na przykład właśnie świecznik. To może być wazon, no i z racji tego, że jest drewniany, ja go będę nazywać świecznikiem, ale to równie dobrze może być wazon. Możemy przykleić go po prostu gdzieś tutaj w tym miejscu i będzie gotowy. Możemy zrobić z tego doniczkę do zasadzenia rzeżuchy, co jest obowiązkowym, wiecie, elementem każdego stołu, czy to wielkanocnego, czy to wiosennego. Olga niekoniecznie stroi, ale na przykład gdy ma gałązki wiśni czy forsycji, to stawia je w wielkim szklanym słoju i kwitną w mieszkaniu. Gałązki i tak przycina się na podwórku, więc je przynoszę. Uwaga, zobaczysz więcej. Gdy przycinają krzewy. Czy forsycje to są te żółte takie krzaki? Dobrze kojarzę. Zawsze wiosna kojarzy mi się z takimi właśnie kwitnącymi żółtymi krzewami. Być może właśnie mówimy, Olga, o tym samym. Nie wiem, ale to jest fajne. Ja nie wiem jak to jest, ale zawsze jest tak, że te pierwsze wiosenne kwiaty pachną najbardziej. Tam oczywiście następne można też przynosić do domu, ale nic nie będzie nam tak ładnie pachniało jak te pierwsze wiosenne kwiaty, przynajmniej dla mnie. I sezon na tulipany. Tulipany też są takimi kwiatami, które kojarzą mi się z wiosną. Czy to już jest sezon na tulipany, to nie wiem. Słuchajcie, ja sobie zrobię taki bardzo oszczędny ekostroik, a wy mi w międzyczasie powiedzcie, kiedy zaczyna się sezon na tulipany. No i bazie, słuchajcie, również kotki, bazie to jest nieodłączny element każdej wiosennej dekoracji. Trochę pewnie z racji tych anomalii pogodowych w ostatnim czasie pozmieniała się też ta roślinność, która nam będzie towarzyszyła w marcu i kwietniu. Wiadomo, czasami coś zakwitnie szybciej, czasami coś niestety nam obmarznie w tak zwanym międzyczasie. Ale roślinki są fajne. Tylko pamiętajcie, właśnie tak jak Olga mówi, zbieramy tylko te, które zostały przycięte, które będą przycięte. Nie szarpiemy tam sami, nie robimy wycinki drzewek i innych krzewów na podwórku. Od tego są specjalne służby, które się tym zajmują. Nie róbmy tego na własną rękę, bo to jest chyba w ogóle nielegalne. Nie wiem jak to tam dokładnie zgodnie z prawem, ale chyba nie można sobie pójść i tak po prostu obciąć krzaka. Słuchajcie, do mojego tutaj wazoniku wezmę sobie jeszcze kawałek sznurka. Po prostu sobie tutaj owinę jako taki dodatek. Albo tak, żeby było po prostu ładnie, zgrabnie i elegancko w ten sposób. To będzie taki ekowazonik. Jeszcze się zastanowię, czy kokardkę mu zrobię z przodu, czy kokardkę mu zrobię z tyłu. Chyba zrobię mu kokardkę z tyłu, bo z przodu przecież będzie siedział sobie mój zajączek, moi drodzy. Zając i kurczak. To są dwa takie wiosenno-wielkanocne symbole. Co jest wam bliższe sercu? Ten zajączek, czy ten kurczaczek? Zajączki są takie słodkie, ja nie wiem, ja jakoś takie, mam coś takiego, że jak zwierzę ma futro, to jakoś zdecydowanie bliżej mi do niego i zdecydowanie bardziej mi się podoba. Natomiast no kurczaczki, maluszki są też fajne. Dobra, i tutaj w ten sposób sobie obwiązałam sznurkę.
sznurkiem wazonik. Nie można sobie obcinać gałęzi, ale ZZM przycina. Można wtedy skorzystać z tego, co już przycięte. Dokładnie, więc słuchajcie, polujemy na panów przycinających krzaczki na naszych podwórkach i kiedy oni je obetną zgodnie z prawem, to wtedy możemy je sobie zabrać do domu. Dobra, tutaj słuchajcie, już mam przygotowany wazonik i tutaj myślę w tym miejscu przykleję sobie mojego zajączka, tylko mu nieco te uszka rozłożę, bo coś nie chcę współpracować, a jak nie chcę współpracować, to ja mu tutaj zaraz pomogę. Dobra, i biorę sobie odrobinę kleju na gorąco i mojego pięknego, uwaga, zajączka przykleję tutaj, proszę bardzo. Siedzi. I zobaczcie, w ten oto sposób powstała mi pierwsza wiosenna dekoracja. Za chwileczkę, jak mi lepiej klej złapie, będę mogła troszkę bardziej te uszka naciągnąć, żeby ta końcówka tutaj wstążki mi nie wisiała. Chociaż co kto lubi, tak jak mówię, każdy ma swój własny zmysł estetyczny i każdy to może zrobić po swojemu, tam co mu w duszy gra, tylko nie ciągnijcie za mocno za uszy, bo wszystko wyleci. Dobra, proszę bardzo, jest pierwsza dekoracja. Myślę, że zielona rzeżucha będzie naprawdę fajnie tutaj wyglądała. Oczywiście, jeżeli ktoś jest fanem kolorów, można oczywiście pododawać kolory. Może właśnie jakiś wiosenny kwiatek. Tutaj mam jeszcze przygotowane kwiatki drewniane, aczkolwiek one są dosyć duże, więc chyba aktualnie w to miejsce nie będą mi pasować, ale jeżeli ktoś woli, proszę bardzo, można coś takiego zrobić. Więc mamy wazonik, mamy świecznik, pojemnik na rzeżuchę, na dużą pisankę, co wam tam będzie... Teodor, bardzo cię proszę, co wam tam będzie pasować. Ale możemy też jeszcze zrobić sobie taką dekorację wiszącą. Taką w stylu łapacza snów. Możemy oczywiście obwinąć sobie to sznureczkiem, żeby nam ładnie wyglądało. A możemy po prostu, jeżeli ktoś lubi takie zwykłe, surowe drewno, po prostu tego zajączka gdzieś tutaj przykleić, niech sobie siedzi. I ja tak właśnie zrobię. Chyba dużo łatwiej jest zrobić w ogóle zajączka wielkanocnego niż kurczaka, choć widziałam też bardzo fajne sposoby na robienie kurczaków z pomponów. Więc przykleję tutaj mojego króliczka. Niech sobie siedzi na tej mojej dekoracji. Przykleję go tutaj, proszę. A, nie chce się trzymać. Słuchajcie, trzeba dać mu więcej kleju dla tego zająca, proszę bardzo. I może tym razem się uda, że mi stąd nie odleci. Dobra, dam mu chwilę czasu, żeby klej wysechł. W międzyczasie odkleję pajęczynkę klejową. Dobra, chyba tym razem się uda. I zobaczcie, siedzi sobie tutaj mój wielkanocny zajączek, mój wiosenny zajączek. Mogę mu oczywiście zrobić towarzystwo, bo co taki biedny sam jeden będzie siedział. No to biorę po raz kolejny wstążkę, składam na pół i będę przeciągać ją w formie uszu przez dziurkę w koraliku. Jeżeli lubicie kolory, oczywiście te koraliki drewniane będzie można sobie pomalować, będzie można sobie wykorzystać w ogóle na przykład koraliki szklane. One niekoniecznie muszą być drewniane, mogą być ceramiczne. Możemy sobie wcześniej zrobić je z modeliny albo z masy solnej, tylko pamiętajcie w procesie robienia o tym, żeby przygotować właśnie te dziurki jak najbardziej duże, żeby nie było problemu z przepchaniem tej naszej wstążki. Takich problemów, jak ja mam teraz. Spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Ja po raz kolejny powtórzę, że was bardzo, 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 bardzo gorąco zachęcam do tego, żebyście sobie tworzyli, do tego, żebyście robili, do tego, żebyście szukali inspiracji i żebyście tworzyli to, co wam tak naprawdę gdzieś tam gra w duszy. Bardzo fajnym tematem wiosennym są wszelkiego rodzaju właśnie wianki, do których możemy wykorzystać właściwie wszystko to, co
znajdziemy w domu. Widziałam jakieś takie bianki wielkanocne zrobione ze skorupek od jajek, ale tutaj kurczę, trochę się zastanawiam co do higieny tego. Chyba, że to nie były prawdziwe skorupki, tylko jakieś atrapy, a ja myślałam, że ktoś tam naprawdę prawdziwe jajka, wiecie, porozbijał i tak zostało. Ale można robić. Widziałam bardzo fajny taki, wiecie, wianek, był pełen żółtych pomponów, które udawały kurczaki, więc do żółtych pomponów były podoklejane ruchome oczka, były podoklejane malutkie pomarańczowe dzióbki i dzięki temu te cały puszysty i taki kurczakowy wianek był. Jeżeli ktoś lubi oczywiście tego rodzaju sztukę, to zachęcam Was do tego. W bardzo łatwy sposób pompony można sobie samemu zrobić z włóczki, więc jeżeli macie żółtą, pomarańczową włóczkę, bo właśnie jakoś tak się utarło, że te wielkanocne kurczaki są żółte, ale tak naprawdę przecież kurczaki rodzą się w bardzo różnych kolorach. Są pomarańczowe, są takie bardzo jasne białe, są żółte, także do wyboru, do koloru są nawet czarne kurczaki. Podobno zdarzają się rzadko, najczęściej jednak właśnie te żółte, być może stąd wszyscy widzą żółte wielkanocne kurczaki, ale miejmy świadomość tego, że one są w różnych innych kolorach. Dobra, zrobiłam towarzystwo mojemu dużemu królikowi, więc ja mu to towarzystwo tutaj przyczepię, żeby on się nie czuł taki osamotniony w tym siedzeniu na tym moim kółeczku. Proszę bardzo, znowu użyję kleju na gorąco. Tak jak mówię, można użyć Magica, można użyć Wicolu, natomiast mi jednak z klejem na gorąco pracuje się najlepiej ze względu na to, że on bardzo szybko zasycha i bardzo szybko mamy gotowy efekt. Przy Wicolu trzeba jednak minimum te 10 minut poczekać, żeby ten klej wstępnie w miarę dobrze związał, a potem kolejny czas dać mu na to, żeby on się pięknie ułożył. Dobra, przepchnę mu, słuchajcie, ucho na drugą stronę, bo mu tu gdzieś wyleciało i jest. No i dobra, i w ten oto sposób moje dwa króliczki sobie tutaj siedzą. Aha, i nawet jednemu wisi klej. Można to oczywiście uznać za skończony wianek, jeżeli ktoś jest fanem minimalizmu. Natomiast jeżeli ktoś inny uważa, że czegoś mu tutaj jeszcze brakuje, to oczywiście możemy sobie dokleić kwiatka gdzieś, nie wiem, gdzie on będzie kompozycyjnie dobrze wyglądał. Być może właśnie tu. A być może właśnie tu. Chyba tu. Więc możemy sobie takiego kwiatka jeszcze tutaj dokleić, żeby było bardziej wiosennie. W końcu zające kicają po łące. Zające po łące nawet się rymują. Można dołożyć jakiegoś kwiatka tego typu tutaj. Można, słuchajcie, zawiesić coś, czyli zrobić to w formie łapacza snów. Ja w ogóle kupiłam w jakimś takim sklepie w stylu wszystko za 5 zł jakąś taką właśnie girlandę i mogę ją z powodzeniem przerobić i w formie redesignu tutaj gdzieś wykorzystać, czyli takim zajączką zrobić, proszę bardzo, wiszącego kwiatka, taką dekorację na okno. Co wam tam, moi drodzy, w duszy gra, co wam tam w guście przede wszystkim gra, co wam w rękach gra, bo jak wiadomo, to jeszcze wszystko trzeba sobie zrobić, więc nic chyba bardziej do pracy, do tworzenia nie zniechęca niż nieudane próby. Dlatego ja ze swojej strony proponuję wam, żebyście na początku wybierali jakieś takie bardzo proste formy, których, że tak powiem, nie da się zepsuć, bo jeżeli od razu usiądziemy do czegoś bardzo skomplikowanego, to może nas to najnormalniej w świecie zniechęcić i nie będziemy chcieli już dalej robić, a to przecież nie o to chodzi. Jak widzicie, proste rzeczy mogą być naprawdę efektowne. Nie trzeba mieć nie wiadomo jakich zdolności manualnych, nie trzeba nie wiadomo jakich materiałów, żeby zrobić dekorację, która będzie ładna. Tak myślę o tych swoich dziełach, żeby zrobić dekorację, która będzie ładna, która będzie dobrze wyglądać. Nie zabierajmy się od razu za robienie, nie wiem, zająca albo kurczaka z makramy, bo naprawdę są mega duże szanse na to, że nam się to nie uda. Rzucimy to wszystko w kąt i już nigdy więcej do makramy i rękodzieła nie wrócimy. Wiem, co mówię, kochani, bo mówię to z własnego doświadczenia, ale chyba już wam opowiadałam o tym, jak to postanowiłam
Nie, że nie będę zaczynać od jakiegoś tam bryloczka i pojedynczego splotu, tylko od razu machnę, nie wiem, makramę w formie firanki. No i od tej pory, jak nie byłam fanką makramy, tak już nie zostanę. Przyczepiam sobie, moi drodzy, jeszcze tutaj sznureczek, żeby ta moja dekoracja mogła zawisnąć, ozdobić moje okno albo w formie zawieszki, nie wiem, na drzwiczki od szafki. Nawet na drzwi wyjściowe, proszę bardzo, bardzo ładny, dalej będę utrzymywać, że to jest bardzo ładny, bardzo prosty, nie kręć się zającu, bardzo ładny, bardzo prosty wianek, moi drodzy, na drzwi wejściowe. Jak ktoś jest na tyle ekstrawagancki, może go nosić w formie wisiorka albo w formie kolczyków. O, to jest coś, słuchajcie. Na warsztaty wielkanocne z takim oto kolczykiem, jak znalazł. Ale spokojnie, myślę, że słuchajcie, bez wstydu, jak to mówi młodzież, bez siary, możemy zawiesić taki wianek na drzwi i już tutaj radośnie, wiosennie, zajączkowo witać naszych gości, którzy przyjdą do nas razem z pierwszym powiewem wiosny, bo jak mówi piosenka, wiosna przyjdzie i tak. Cześć Pani Renko, trochę się kochana spóźniłaś, więc, ale Ty jesteś zdolna, także Ty to szybko nadrobisz. Ja tu dzisiaj, proszę bardzo, zajączki z drewnianych koralików i tego typu tutaj dekoracja na żyżuchę, na świeczkę, na cokolwiek, na co tam sobie wymyślicie. No nieskromnie powiem, że jestem zachwycona swoim wiankiem. Takiego optymizmu, moi drodzy, w waszym rękodziele wam życzę. Pamiętajcie, że robicie to dla siebie, żeby wam się podobało. Jak ktoś gdzieś tam skrytykuje wasze dzieło, to możecie mu śmiało powiedzieć, że on się po prostu najnormalniej w świecie na tym nie zna. A co, moi drodzy? Dobra, więc nasza wiosenna propozycja została wykonana. Zastanawiam się, czy tutaj nie będzie pasował mi jeszcze jeden tego typu drewniany kwiatek. Zaraz to sprawdzę, bo co mi tam zależy. Słuchajcie, kombinujcie, sprawdzajcie, dokładajcie, odejmujcie, testujcie, co tam będzie bardziej pasować, co wam się będzie bardziej podobać. Zaraz sprawdzimy. Czy dodanie tu jeszcze jednego kwiatka, a może właśnie tu powinny siedzieć aż trzy kwiatki. Można sobie to wszystko posprawdzać, można sobie to wszystko potestować. Nawet jak te próby będą nieudane, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu potem przerobić to na coś zupełnie innego. Przyznam wam się, że szukałam dzisiaj tych drewnianych kulek do zrobienia zajączków, no i nie mogłam oczywiście znaleźć tych, które mam nowe, odłożone, więc po prostu rozbroiłam aniołki z dekoracji bożonarodzeniowych i tak oto aniołki zostały zajączkami. Zobaczcie, jak ten ładnie się tu je uśmiecha, a z lewej strony jest taki, a z prawej ma wąsy, jest poważnym zającem. Więc uwaga, jeszcze sobie sprawdzimy, czy tutaj trzy kwiatki by pasowały, czy zostawiamy jednego zająca. Nie, to chyba trochę wygląda jak taka rozgwiazda. No to może nie. No to może nie trzeba. To może ja zostawię to w wersji... O, nie kręć się zającu. No to może ja to zostawię w wersji minimalistycznej. Ta-da! Róbcie, twórzcie, kombinujcie, sprawdzajcie, szukajcie inspiracji, sięgajcie po inspiracje w internecie. Pewnie jakieś inspiracje wiosenne będą na warsztatach domowego designu w czwartek. Trzy to za dużo, też tak uważam. I jeden minimalistyczny zając zostaje. Myślę, że słuchajcie, spokojnie, jeżeli nie macie gdzieś tam brązowej wstążki, chociaż ona w pasmanterii kosztuje grosze. Myślę, że spokojnie jeszcze uszy orany, ale teraz super pomysł wymyśliłam, ale to już jest trochę za późno, bo nie mam czwartej kulki, ale spokojnie można też uszy zająca, zobaczcie, zrobić z po prostu z takiego sznurka. Niewiele teraz tego widać, gdyż on mi się powyginał na wszystkie możliwe strony, ale myślę, że spokojnie można by było mu te uszy zamontować tutaj w ten sposób zamiast wstążki i byłby zając uszatek. Obojętnie, co tam sobie chcecie. Jeżeli chcecie zrobić zająca z dziobem kurczaka, to proszę bardzo. Myślę, że spokojnie, jeżeli żółte, jeżeli te kuleczki pomalowalibyśmy na żółto i dorysowali oczko i dzióbki, spokojnie mogą to być wielkanocne kurczaki.
A może chcielibyście sobie zrobić właśnie, nie wiem, krowę zamiast zająca, albo z włóczki, to jest też cenna uwaga. Starajcie się, to są jakieś tam inspiracje, oczywiście, zresztą to, co widzicie w internecie, to, co widzicie na różnych stronach internetowych, to są inspiracje. Pamiętajcie, o, i pani Irena tutaj podpowiada, że sznurek można by było zapleść w warkocze i dzięki temu uszy byłyby sztywne. I super, równie dobrze można by było zrobić tak, że zapleciony w warkocze sznurek mógłby być na przykład, nie będę teraz plotła, wystarczy, że plotę bzdury. Słuchajcie, można by było na przykład zrobić tutaj jakieś ciałko, albo może jakąś rączkę temu zajączkowi. Pełna dowolność. Pamiętajcie, że zarówno to, co ja Wam proponuję, jak i to, co znajdujecie w internecie, to są inspiracje. Wy je przerabiajcie tak, żeby Wam się podobały. Żeby nie okazało się, że jesteście w połowie pracy, brakuje Wam jakiegoś materiału i to już jest koniec roboty. Nie, szukajcie czegoś, czym to można zastąpić. Chyba przez cały rok, nie wiem dlaczego parę lat temu, bo były tanie, no bo to nie ma innego wyjścia, kupiłam taki wielki wór malutkich styropianowych jajek, dosłownie takich, ani to pomalować, bo to niewygodnie chwycić w rączkę, nawet po nabiciu na wykałaczkę, po prostu wykałaczka okazuje się większa od tego jajka, więc ciągle gdzieś przerzucając swoje materiały plastyczne, ciągle natykam się na te mikro jajka styropianowe. One były już, moi drodzy, wszystkim. Te jajka styropianowe były główkami do aniołków z papieru, z takich harmonijek papierowych. Chyba nawet z panią Irenką robiłam. One były środeczkami do kwiatów z rajstop. Pełna, słuchajcie, dowolność. Były uszami jakichś zwierzątek robionych z dużych kul styropianowych. Były nosami, były wszystkim. Także pamiętajcie, to, że coś nazywa się, nie wiem, wstążka, nie znaczy, że nie może zostać samolotem. Chyba za bardzo już teraz poleciałam w tym wszystkim. Coś tu bym jeszcze do tego swojego wianka, słuchajcie, dodała. Coś mnie, że tak powiem, ręka może nie zadrży. O, czekajcie, bo jak już wspomniałam, zobaczcie. Ten oto taka przepiękna zawieszka zakupiona w sklepie, zapewne wszystko za... bo ja kulczyki chciałam z tego robić, takie wiosenne. Kupiona w sklepie w stylu wszystko za 5 zł, kolczyki też sobie z tego zrobię, a chyba nawet to nie było za 5 zł, tylko taniej. Mogę ją sobie wykorzystać na mnóstwo różnych sposobów, ona ma jeszcze takie listki tutaj, ona ma jeszcze koraliki, także słuchajcie, z jednej girlandy, której nie powiesiłabym sobie na oknie, mam mnóstwo materiałów i mam mnóstwo inspiracji na robienie rzeczy, więc mogę jeszcze spróbować te listeczki sobie doczepić, na przykład tutaj. To się chyba w ogóle fachowo nazywa redesign, jeżeli przerabiamy jedną rzecz na drugą. Dobrze, że widać głównie moje długie paznokcie. Tak, tak, tak. Chciałam tak złapać, żeby się z Wami skonsultować, czy to tutaj dołożyć. Był kiedyś taki program lata temu w telewizji. Decyzja należy do ciebie. Jeżeli uważasz, że Janek powinien coś tam zrobić, no to ludzie wysyłali SMS-y, a publiczność w studiu przechodziła na odpowiednią stronę studia. Więc słuchajcie, uwaga, decyzja należy do ciebie. Jeżeli uważasz, że Katarzyna powinna dodać tutaj jeszcze 3 zielone liście, podnieś łapkę w górę, a jeżeli uważasz, że nie powinna dodać liści, kliknij, trzymaj się. Cokolwiek. Tak, z listkami. Fajnie. Fajnie z listkami. Coś się dzieje. Więc ja je może tutaj jakoś je tak ułożę. No musi być zielono. Jak jest wiosna, to musi być zielono. Były na ten temat piosenki. Nie wiem, czy o tym, że wiosna jest zielona, ale były piosenki o tym, że myślę sobie, że ta zima musi kiedyś minąć. Powoli. Zazieleni się. No właśnie. Zrobiła nam się decyzja. Należy do ciebie. Zrobiła nam się jaka to melodia. Za zieleni się urośnie kilka drzew i tak też mam nadzieję, moi drodzy, będzie w naszym przypadku i mam nadzieję, że w naszym przypadku ta zima, która musi minąć, to jest sytuacja niekoniecznie za oknem, ale też myślę sobie, że musi minąć. Już tyle, słuchajcie, wytrzymaliśmy, no to chyba należy nam się nagroda za to, że tyle czasu już spędziliśmy walcząc z tym wszystkim, na ile to możliwe i na ile okej, leży to w zasięgu naszych kompetencji.
No zobaczymy, zobaczymy. Uwaga. Publiczność w studio podjęła decyzję, żeby dokleić zielone liście. Co uczyniłam, a dlaczego ten mi odpada? Tego nie wiem. Dokleję go jeszcze raz. Niby taki dobry, słuchajcie, ten klej na gorąco, a proszę bardzo, nie wszystko chcę trzymać. Uwaga, jest. Tadam. Proszę bardzo. Jest moja dekoracja. Myślę, że jeszcze znajdę jedną girlandę i pociągnę te listki tutaj w ten sposób. Moi drodzy, Teodor mi się uruchomił. Nie będziesz jadł dzisiaj zajączków. Nie wolno. Koty nie jedzą zajączków. Teodor się zmartwił troszkę, że nie może zjeść zajączka. Kochani, mam tutaj mojego wielkanocnego zająca. Przyszedł na koniec programu. Ja mu tak lubię robić. Cyk, jestem zajączkiem. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że za chwileczkę tłumnie ruszycie do swoich pudełeczek, w których macie pochowane rzeczy do rękodzieła. Jeszcze parę cekinów musi się świecić, kochana, dokładnie, bardzo, to jest bardzo słuszna uwaga, zaraz zasypię to brokatem. Bez brokatu nie ma pracy. Kochani, zachęcam Was do tego, żebyście w swoich pudełeczkach ze skrawkami, jakimiś resztkami, materiałami do rękodzieła poszukali tego, co Wam się może przydać na zrobienie wiosennej dekoracji i ją po prostu wykonali, bo fajnie jest coś... Bo fajnie jest coś robić, bo fajnie jest coś tworzyć. Tym miłym, zajączkowym akcentem żegnam się z Wami. Zapraszam Was w imieniu Olgi jutro do biblioteczki sąsiedzkiej. Może będzie coś o zającach, a może o kurczakach. Tego nie wiem. Znaczy, ja nie wiem, ale wie to Olga. Więc bądźcie jutro o 11 w naszej biblioteczce sąsiedzkiej razem z Olgą. Bądźcie w czwartek na naszym maratonie warsztatowym. Warsztaty domowego designu, warsztaty kolażowe i horoskop miłosny. Bądźcie z kawiarnią sąsiedzką, bądźcie z Firlejem online, a my będziemy z Wami. Tak długo, póki Wy będziecie z nami. To są, wiecie, naczynia połączone. Ja mam na imię Katarzyna, jestem animatorką kawiarni sąsiedzkiej w Firleju. W nadchodzącym miesiącu będę Waszą kurczakowo-królikową animatorką. Będziemy razem tworzyć sobie dekoracje na nadchodzący wiosenny okres. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Czekam na efekty Waszej pracy. Jeżeli Was to w jakikolwiek sposób zainspirowało, a ja czuję, że będę dalej tworzyć. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia za tydzień.